Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w tym krótkim materiale, w którym zrobimy sobie Divination Challenge, czyli będziemy przewidywać wyniki Mastersów, które mają miejsce już w sumie dzisiaj i jutro, także 5-6 dzień czerwca, finał pierwszego sezonu w końcu. Generalnie można było robić tutaj przewidywania do końca piątku, ja to nagrywam w piątek, wy widzicie to w sobotę. I generalnie za każde prawidłowe przewidywanie, czyli zwycięzcy i wynik, dostaniemy 50 pyłu. Za wszystkie poprawnych zwycięzców danych meczów dostaniemy 800 pyłu. I za perfekcyjne wszystko, czyli praktycznie niemożliwe, dostaniemy taki zestawik. Trzeba się zalogować swoim kontem. No i ja już to zrobiłem i przechodzimy do przewidywań. Mamy nasze ćwierćfinały. Pierwszy pojedynek będzie Live Coach kontra Tailbot. No tutaj Live Coach miał długą przerwę, jak wiemy. Także no, logika w sumie nakazuje postawienie na Tailbota. Także wydaje mi się, że Tailbot wygra. Natomiast wydaje mi się, że ten pojedynek wcale nie będzie taki jednostronny, jak wielu osobom się wydaje. I wcale, muszę wam przyznać, nie zdziwiłbym się, gdyby Live Coach tutaj jednak wygrał. No bo on tutaj, z tego co wiem, przez ostatnie tygodnie trenuje wspólnie z Shaggym. Znaczy Shaggy go trenuje, może powiedzmy tak. A więc tutaj na pewno jednostronnego starcia nie będzie, ale postawmy na Polaka. Drugi meczek, Magpie kontra Colemoan. Tutaj trochę ciekawiej. Wydaje mi się, że Magpie lubi tak bardziej podkręcać talię, czyli jakieś grać takie nietypowe archetypy. W sumie tak mi się kojarzy jego historia. Swoją drogą też miał dobre wyniki, tam zdaje się wygrał jakiś Open albo Challengera swego czasu. Także zawodnik naprawdę mocny, a Colemoan jakoś w tych turniejach się przebić nie może. Tak jakoś historycznie mu nie idzie, dlatego tutaj postawię też na Magpie'a 3 do 2 powiedzmy. Kolejny mecz Adzik kontra Gameking. Ci zawodnicy wydają mi się tacy trochę zapomnieni. Coś ostatnio o nich za wiele nie słyszałem. Dlatego tutaj ciężko mi przewidzieć, jak to pójdzie. Postawię na Adzika, tak kibicujmy Polakom nawet w tych przewidywaniach. Więc postawmy, że tu będzie wyrównany meczyk i wszystko rozstrzygnie się w ostatnim 3 do 2 dla Polaka. Natomiast ostatni mecz, Damorkis kontra Freddy. Jakoś tak, nie wiem, zawsze lubiłem styl gry Freddy'ego. Zawsze wydawało mi się, że tak grał, powiedzmy, fajniej. Dlatego ja będę mu kibicował i tutaj wydaje mi się, że Freddy w tym meczu wygra 3 do 1. Damorkis też, zdaje się, sporą przerwę miał. W sumie Freddy też przerwę miał, ale wydaje mi się, że Freddy tutaj będzie faworytem. Dobrze, w ten sposób mamy ćwierćfinały, przejdźmy do półfinałów. W półfinałach Tailbot Magpie. No, ja tutaj generalnie obstawiam, że Tailbot wygra cały turniej, także jest trochę spoiler. Ale będzie to wyrównane starcie 3 do 2. I w drugim półfinale, no tutaj wydaje mi się, że jednak Freddy, generalnie jakoś tak jak mówię, ja tutaj sympatyzuję z niektórymi zawodnikami, mimo że z nikim nie rozmawiałem i nie miałem żadnego kontaktu. Jakoś tak oglądając mecze tych zawodników, właśnie tak tej obstawie, tu będzie 3 do 1 i w finale będzie 3-1 dla Tailbota. Tak, więc to będą moje przewidywania. Zobaczymy, ile trafię, prawdopodobnie nic, w sumie jak ostatnio typowaliśmy. Też jak był Divination Challenge, no to nie wyszło to najlepiej. W ogóle klikamy oczywiście Submit, bo to jest ważne. Moje piki zostały wysłane. Tak jak widzicie, do 23.59 4 czerwca można. Nagrywam to o 22, także no, ledwo zdążyłem. A zobaczymy. Taka zabawa bardzo fajna. Dajcie znać w komentarzach, jak wy wytypowaliście zwycięzców. I oczywiście przypominam, że ja ten turniej będę komentował w sobotę od godziny 16 na kanale Indiana, twitch.tv/ili_dian. Natomiast w niedzielę też od godziny 16 na moim już kanale twitch.tv/pawlox. Także mam nadzieję, że wpadniecie. A w tym materiale to tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Widzimy się w trakcie turnieju. Pa, pa.